Siemanko, z tej strony Kamek i tydzień temu widzieliśmy się w grze World of Tanks, a teraz World of Warships. I powiem wam, że idzie mi zdecydowanie lepiej niż w czołgach tutaj, ale co lepsze, rozegrałem 9 bitew i 9 wygrałem, zniszczyłem 14 okrętów, naprawdę mam dobrą średnią, 1,6 zniszczonych okrętów na bitwę i idzie mi dobrze. I posłuchałem was, widziałem, że mówiliście, że na 10 tierach to niszczysz ludziom bitwy i tak dalej, dlatego dzisiaj tier 1, Black Swan. I co? Zobaczymy, jak mi tym pójdzie. Maksymalnie tier 2 użyję, ok? Także bitwa pierwsza. Jeszcze nie przegrałem bitwy. Jeżeli po raz pierwszy przegram bitwę, kiedy wy to oglądacie, to będę bardzo zły. To jest naprawdę moje pierwsze podejście do nagrywania. Gra mi się w to dobrze. Mi się wydaje mniej tak... Znaczy inaczej. W World of Tanks jest bardziej dynamiczna. Tutaj jest więcej statyki, ale też trzeba oczywiście myśleć, gdzie się płynie, jak się ustawia do przeciwnika, no bo na przykład, żeby na tym, którego używam teraz, statku, żeby tylne działo, czy tylna artyleria, jakkolwiek to się nazywa, strzelało, muszę się ustawić bokiem. No ale bokiem to jest łatwiej we mnie trafić wtedy, prawda? Więc tutaj trzeba o wszystkim myśleć. No i cóż, zobaczymy, jak mi pójdzie. Mam nadzieję naprawdę, że nic głupiego tutaj nie zrobię i wiecie, no nie. Ja chyba 2 razy tylko zostałem zatopiony. Zresztą widzieliście statystyki moje. Na pewno z trzy bitwy morskie wam pokażę, chyba że będzie jedna jakaś dłuższa. Myślę, że 2 razy zagramy tym pierwszym tierem, bo mi się gra z nim naprawdę dobrze. I raz tierem drugim zagramy, żeby wam pokazać, jak to wygląda i mam nadzieję, że się zarejestrujecie. Linki macie wszystkie na dole. Tutaj macie teraz kod potrzebny do tego, żeby dostać wszystkie specjalności, jeżeli chcecie wystartować w tej grze. Oczywiście gra jest darmowa. No i to jest właśnie nasz statek. No i co? Zaczynamy. Ściszę sobie to na stanowiska. Lecimy. Ja na początku nie lubię gnać do przodu na maksa, żeby być pierwszym, który się tam wystawia. Zresztą właśnie. Teraz jesteśmy z przodu. Nie wiem, czemu, co oznacza różowy... co oznacza różowy statek. Za bardzo. Pierwszy raz tak coś widzę, ale to wy mi możecie zdać znać w komentarzu. Znaczy różowy znacznik. No i dobra, zobaczymy, ja sobie postoję chwilę, poczekam, tam już widzę ładują, ale to ładują na ślepo, ja tak nie lubię, a więc zobaczymy, jak mi pójdzie. Kapitan Kamyk, tego nie było, pierw był czołgista Kamyk, teraz kapitan Kamyk, no i sobie powoli czekajcie, tak o, z prawym przyciskiem myszy się obraca, to jest swobodny widok, tak widzimy wszystko, grafika naprawdę w tych grach jest przecudna, naprawdę, jest ekstra grafika, no i dobra. Środkiem tak głupio trochę moim zdaniem to robić, bo na pewno wypłyną tutaj środkiem i tutaj będzie zadyma. Nie chcę dostać pierwszy, dlatego taktycznie wypuszczam ich, żeby oni sobie ginęli. A ja widzę, już tam się zaczynają pierwsze bitki jakieś, znaczy punkty pierwsze. Chociaż nie, obydwie drużyny dostają tyle samo. No dobra, tam już widzę pierwsze, jest strzał 8, no... Taki zasięg mamy około 7,5 km. Nie wiem, czy na 8 dostrzelę, ale spróbuję. Zobaczymy, jak to doleci. Zobaczymy właśnie, czy to doleci. 7 km. Teraz przestrzeliłem. No troszeczkę za, ale widzicie, on jest ustawiony do mnie troszeczkę bokiem i już mi o wiele, wiele ciężej w niego trafić. Dobra, dalej troszeczkę trzeba. On też trzeba zwracać uwagę, że on płynie. Zanim te pociski dolecą. Dobra, zostaliśmy wykryci. Ale jeszcze nie trafiliśmy ani razu. Zanim te pociski dolecą... O, dobra, już trafiliśmy. 364 zadane obrażeń. Dobra, już kolejny. 301. Ten, co jest najbliżej, trzeba w niego pakować, bo on i nas ma najbliżej. O, teraz już... zmasiłem, ale widzicie, ustawiamy się w miarę bokiem, żeby 3 działa, które mamy, mogły atakować i jak widzicie, no dostaje, no koleś wypłynął pierwszy, no i to jest jego problemem teraz, bo dostaje od nas takie baty, że to jest koniec, 3 kilometry. No i teraz się ustawia bokiem, żeby jeszcze łatwiej go było chyba zatopić. Do nas te strzały, no coś tam nam zadaje, ale to nie jest nic, on nas nawet nie może podpalić, nie może nam nic zrobić, ten z tyłu zaczyna do nas ładować. Co już nie jest dobre. Dobra, tamten został zniszczony. Teraz trzeba za ten statek się zabrać. Trzeba się ustawić bardziej przodem. No i już go trafiamy dobrze.
Także tier 1 bardzo jakoś łatwo się gra na tier 1. Możliwe, że ludzie też się po prostu uczą grać, tak jak ja. Wiecie, że mistrzem nie jestem we wszystkie gry, nawet w FIFA nie jestem dobry, w którą gram często, więc... cóż, statki też spoko. Oczywiście nie testowałem wszystkich, na przykład lotniskowców i tak dalej. Wiecie, mamy te krążowniki, które mi się podobają, całkiem spoko sobie daję radę tym krążownikiem, tierem 1. No, z całkiem sporo obrażeń. O, i zniszczyłem dwurogi krążownik i następny jest przed nami, ten ładuje do nas, ale okej. Poczekamy, aż się te działa obrócą. Dobra, już od nas dostaje. My się przodem ustawiliśmy do niego, więc mamy troszeczkę łatwiej. Co prawda strzelamy tylko z dwóch dział, ale wchodzi to jak masło. To spróbuję gdzieś tam w wieżę mu uderzyć. Jak widzicie, celuję przed niego, no bo zanim on dosyć szybko płynie. I kiedy on sobie tak płynie, chociaż jest bardzo blisko. Dobra, full opcja, do przodu lecimy, gonimy go. Teraz troszeczkę trzeba przed niego. Dobra, on tutaj spróbuje gdzieś tam uciec. Aj, troszeczkę nie trafiliśmy. O, teraz od tyłu to wchodzi jak w masło. Nie, no to już go mamy. Zostały tylko trzy ich krążowniki. O, i zniszczyłem mu wieżę. Tak jest, kolejny okręt zniszczony. Nawet może trzy uda mi się tutaj zestrzelić. I zostały dwa ich krążowniki, więc myślę, że strasznie łatwa gierka. Nie wiem, może to z tego względu, że mam bardzo dobrze wyszkolonych tutaj kapitanów na tym statku i po prostu wiecie, no dostałem to konto, gdzie miałem dostęp do wszystkich statków. Jak widzicie, poważne uszkodzenie, raz, trzy krążowniki zniszczone przeciwników, 12 tysięcy uszkodzeń, czyli tak naprawdę dwa jakby całe statki zniszczyłem, bo my tam mamy 6 tysięcy życia. No i cóż, zagram jeszcze raz tym Black Swanem. A następnie Black Swanem, może to się całkiem inaczej nazywa, już mnie znawcy World of Warships zniszczą. Ale 122 trafienia w cel, myślę, że to całkiem spoko wynik i jeszcze nie przegrałem. Także jeszcze raz ta bitwa tym statkiem. No i kolejna bitwa, jedna sekunda do niej i startujemy po raz kolejny. Teraz jesteśmy najbardziej na lewo na mapie. Dobra, na 3/4 mocy lecimy, no i po raz kolejny będziemy starali się z boku gdzieś tam po prostu zaatakować tym samym statkiem. 6800 życia mamy, mam tam wyuczone wszystko, co jest możliwe, przebadałem to, ale tak jak mówię, te 10 gier, nie, raz chyba albo dwa razy grałem w tą grę, gdzieś tam sobie ściągnąłem, ale dwie bitwy i mi się po prostu znudziło, ale powiem wam, że teraz chyba coś pozmieniali, bo gierka naprawdę o wiele lepiej mi się gra, no nieważne, że to jest materiał sponsorowany, bo jest, ale po prostu gierka na, wiecie, gierki, które są darmowe, co prawda, dużo osób mówi, że bez premium ciężko się gra, ale tą premium możecie, nie musicie kupować. Możecie sobie przetestować tą grę, także sprawdźcie sobie to, bo może naprawdę wam się spodobać i za darmo możecie się wciągnąć w jakąś ciekawą grę, takim jak WoT, jak WoW. Także cóż, zapraszam was, no i zobaczymy, co w tej bitwie zrobię. Poprzednia 3 zniszczone okręty. Ogólnie jest 8 okrętów, więc całkiem spoko wynik 3 okręty zniszczyć. Zobaczymy, jak teraz mi pójdzie. Oczywiście mam kamuflaż jakiś na tym statku, jak widzicie. Kamuflaż, wiecie, czym lepszy kamuflaż, tym później was wykryją te statki inne. Dobra, tam mamy coś, ale to jest za daleko od nas, nawet nie wiadomo ile kilometrów. Tu jest 10 kilometrów, ale ja się boję, że tutaj coś będzie wypływać. O, tak właśnie, o tym myślałem. I już można do niego pakować. Wystrzeliliśmy pociski i już wiedzą, gdzie jesteśmy. Ale widzicie, z daleka bardzo trafię. Chociaż tutaj, uj, boję się tego, bo... Dobra, trzeba tutaj pakować. Trzeba uciekać. Bo już do nas trzy statki pakują. Także, no nie najlepiej, musimy uciekać. Pełna moc włączyłem i uciekam. Chociaż już dostajemy. Ale też trafiamy za 1000, gdzieś tam trafiliśmy. Trafiliśmy w cytadelę. Okej. Gdzieś tam potrafialiśmy całkiem spoko. Teraz trzeba się tym tylnym zająć. Bo tamten jest za ścianą. Dobra. Kolejny, ten. Mam nadzieję, że tutaj ktoś mi pomoże. Teraz troszeczkę zwolnię.
Tu jest dobra miejscówka dosyć. No właśnie, cofnę się, bo tu jest idealne miejsce, żeby... Aj, zanim to... Właśnie, to jest w statkach, zanim to, wiecie, zanim statek się zatrzyma, zanim się cofnie na tych wolnych obrotach, to dużo zajmuje. No przecież te statki nie ważą 5 kilo, prawda? I nie da się ich tak łatwo manewrować. Ale już sporo obrażeń zrobiliśmy, co prawda troszeczkę dostaliśmy. Ale, dobra. Dobra, już wiemy, że do tego możemy celować. Dobra. Dostał. Pięknie. 720. Ekstra. Dobrze. Widzę, że taktycznie tutaj moja gierka jest całkiem spoko. Widzę. No chociaż pewnie znawcy World of Warships troszeczkę się przyczepią do mojej gry. Ale... Ja we wszystko, w co gram, staram się grać w miarę okej. Więc tak jak mówię, pierw rozkmina, jak ta gra działa, gdzie można pakować, jak można pakować, w co można pakować, chociaż mamy już pół życia, to może być moja najgorsza gierka. To i tak myślę, że zadaliśmy już tyle obrażeń. Dobra, zniszczyliśmy kolejny. No okej, okay, tutaj z przodu. 3 km od nas, więc niezbyt daleko. Znowu trafiliśmy w cytadelę. Znowu, wiecie, ważne trafienia. Tak jest. Tak jest, i kolejny zniszczony. Ten jest, mamy dosyć blisko. Postaram się bokiem ustawić, żeby jeszcze trójka doszła. Tak jest, właśnie o to chodzi. Troszeczkę z przodu. Teraz po 200. Okej. Okay. Do nas też pakuje. Ale zniszczyliśmy. Dwa zniszczone. I tam jeszcze został ten, więc też może 3 uda się ściągnąć. Znowu trafienie. Ciekawe, czy najwięcej obrażeń zadam. Co prawda sporo przyjąłem teraz, żeby w swojego tylko nie... I okej. I kolejny. My 3 znowu zniszczyliśmy. Tak jest. Podoba mi się to. Kurde, no. Dobrze mi idzie w tą grę. Teraz prawie 15 tysięcy uszkodzeń. 15 trafień w cytadelę. 3 zniszczenia przeciwników. 69, co prawda... 69 przypadek. Trafień w cel. Zobaczymy raport szczegółowy. Także wynik drużyny, zobaczmy, kto tam był najlepiej. No i jak widzicie, my dostaliśmy najwięcej doświadczenia, my zniszczyliśmy najwięcej przeciwników, także nic, tylko się cieszyć. Brawo ja, po raz kolejny. Dobra, teraz pokażę wam tier drugi, jak on wygląda. Jak mi pójdzie tym tierem drugim, zobaczymy. Osobiście grałem Chesterem, wygrałem 2 bitwy albo 1 Chesterem. Zobaczmy na profil, ile tych bitew miałem Chesterem. Miałem 2 bitwy, tak, 2 wygrane, co prawda tylko 2 zniszczone okręty. Z tym statkiem idzie teraz o wiele lepiej, ale zobaczymy, czy Chesterem nam pójdzie dobrze, także przechodzimy do bitwy. Deszczowo, no ale zobaczymy, jak tier drugi się spisze. Tutaj mamy już 16 tysięcy życia, 3 działa z przodu, 1 z tyłu, więc takie, no tutaj możemy strzelać dwoma i tutaj dwoma, trzema chyba nie da rady naraz, więc trzeba się ustawiać też bokiem jakoś tam. Jesteśmy najbardziej na prawo wysunięci z tego, co widzę, więc cóż, wolniej na pół siły, że tak powiem, i zobaczymy, jak to. Mamy 2 rodzaje pocisków, no ale myślę, że spokojnie postaramy się chociaż jeden statek zatopić, także spokojne płynięcie, spokojna gierka. No i jeżeli tak będziemy ustawieni, że te statki będziemy mieli tak na godzinie, powiedzmy, 10-11, to będziemy mogli z 3 dział spokojnie pakować do przeciwników. Także tak, ja sobie teraz zmniejszę moc na 1/4 z silnika i zobaczymy, czy ta moc silnika da radę. Dobra, na maksa teraz się obracamy, ale już spokojnie. Dobra, włączamy troszeczkę więcej mocy i ruszamy, i czekamy. Tak, tam są góry. SOS. Nie, no, nie potrzebujesz raczej pomocy. Ale tutaj boję się, że się wychylamy za bardzo. Ale dobra, zróbmy to inaczej. Zawróćmy troszeczkę. Nie wiem, czemu ten głos się wyłącza, jak on tam... Można go wyciszyć? Tego... Wyłącz wiadomości tekstowe. Okej. Bo koleś spamował troszeczkę. Czy można coś jeszcze wyłączyć? Nie, dobra.
Można pochwalić, można poskarżyć się na przeciwnika. To też dobrze. Na przeciwnika, na sojusznika. Dobra. Spokojnie, spokojnie. Tam już widzę, ktoś bardzo, bardzo do przodu wyszedł. Ale my czekamy. Czekamy, żeby kogoś wykryć tutaj. Sami też nie chcemy być wykryci, oczywiście. Mam z przodu 12 km. My spokojnie płyniemy. Widzę też taktycznie za mną wszyscy jakby. Ustawiają się bokiem, czekają, czekają. Ale tam już ktoś z naszych został zniszczony. No i jako pierwsi chyba mamy taką sytuację, że przeciwnik zaczyna. Ci, co są już tak zreszowali jakby, to są chyba statki, które mają wykrywać. Okej. Okay. Tam już mocne petardy widzę poszły. Na te 10 km. No a my płyniemy sobie powoli, spokojnie. Szukając przeciwników, co prawda żaden wykryty tu blisko nie jest, ale... Tutaj widzę, strzelają, ale do kogo oni strzelają? Ja ich nie widzę. Ja nikogo tutaj nie widzę. Nie chcę tu wpłynąć w żadną cieśninę, żadne tutaj międzywyspy, bo później się z tego nie wydostanę i zginę marnie. Ja widzę gierka bardzo, bardzo spokojna póki co. Po jednym statku. Po jednym statku. Dobra, tam jest mnóstwo ich. 4 aż statki z jednej strony. Jakby 4, 5, 6, czyli został albo jeden gdzieś tu, albo... Dobra, no spróbujemy jakoś z tej strony ich. Widzę, oni jedną salwą płyną. A my co? My mamy tutaj... Możemy na punkt polecieć, przejąć, ale to nie wiem, czy to się opłaca w ogóle. Jeszcze punktu nie przejmowałem. No te nasze dwa statki raczej tam nie wytrzymają tego ciśnienia. Próbuję pomóc. Dobra, jakieś tam torpedy poszły, ale to wszystko się mija z celem. Dobra, 8,5 km. Zobaczymy, czy damy radę. Trafiłem dwa razy. Dobra, jest ok. Co prawda, dobra, teraz troszeczkę się zatrzymam. 7,1 km. Troszeczkę do tyłu, aj, nie trafiłem. Dobra, przeładowanie trwa. Trafię. No, nie trafię. Ojejku, ojej. Dobra. Pocelowane. Słabo pocelowane, jakby nie patrzeć. Dobra. Tam ładnie ktoś trafia w niego. Okej, okay, pomagamy ile sił. Dobra, raz trafione za 500. To jest spokojnie. Dobra, teraz troszeczkę przed niego. My jeszcze ani razu nie dostaliśmy. To też jest dobre. Dobra, zmiana celu. On też stoi. Ten pojedynczy mi to nas może strzelać. Niech strzela sobie. Nie, troszeczkę... Chyba, że w tył? No dobra, w tył tam bardzo, bardzo w tył trafiliśmy. Ale my tam próbujemy ich od tyłu jakby zajść. Dobra, kolejny raz trafione. Dobra, teraz troszeczkę przyspieszę. Ten już prawie nie żyje, trzeba pomóc go dobić po prostu, żeby już nie strzelał. Dobra, raz trafiony. Teraz dostajemy dosyć poważnie, ale ten zniszczony, okej. Okay. Trzeba się przerzucić na kolejny cel. 5 km to niedaleko. Dobra, trafiamy, najważniejsze. My teraz też dostajemy tam od tych trzech. Ale spokojnie, my możemy też dużo przyjąć, to jest też naszym plusem. Ten też ma połowę życia. Tak trafiamy, zmieniamy cele dosyć często. Nie wiem, czy to dobre, ale dobra. 1000 trafione, ok. To dobrze. Przed niego troszeczkę. Dobra. Aj, ale nie trafiliśmy. No kurde, między wieżem niemalże. Niemal między te kominy. Dobra, trafiony po raz kolejny. Dobra, mamy to. Dobra, troszeczkę zwolnię. Full stop. No, ani w tego. No, troszeczkę słabo mi to poszło. A w nas celują, ale jakoś tak nie za bardzo im to wychodzi. Widzę.
Teraz wszyscy w nas pakują. Dobrze, że jeszcze się nie palimy. To przynajmniej taki plus. Dobra, trafiony za 500. Nie za bardzo wiem, na którym się skupić. Oni też tak mi słabo pomagają. Dobra, trafiony za 800. Dobra, mamy lekki pożar. Aż mi się gra przycięła. Aż mi się głos zaciął. Dobra, alarm pożarowy. Myślę, że sobie poradzą z tym zaraz. A my możemy w tego przynajmniej popakować. Chowam się za górami gdzieś. Od tamtych. Na tyle, na ile to możliwe. Dobra, ten nas chce tutaj... Dobra, tego musimy tutaj dokończyć. On na nas jakby... poluje. Dobra, 500. Nie wiem, czy damy radę tutaj z tymi podpaleniami. Nie daliśmy rady. 4000 ktoś nam zadał. No i to... Nie wiem, czy to nie będzie moja pierwsza porażka. Zwycięstwo. Nasza drużyna ukończyła mistrz. Wygraliśmy? Chyba, że przejęliśmy tutaj to, ale nam zostały w sumie 3 statki, im aż więcej, ale chyba wygraliśmy. Także to było na tyle zaprezentowana dla Was gra World of Warships. Mam nadzieję, że Wam się podoba. Jeżeli tak, zostawcie łapki w górę, sprawdźcie tą grę, no i te wszystkie bonusy, jakie dostaniecie. Także polecam, Kamykadę, trzymajcie się, cześć.